witam, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle serdecznie pozdrawiam lutowo, wciąż jeszcze karnawałowo i także oczywiście zimowo. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy wciąż jeszcze na początku miesiąca lutego, zauważmy, dzisiaj 11 dzień tegoż miesiąca, oznacza to, że to jest szósta niedziela zwykła, ostatnia niedziela Białego Karnawału, jest to też niedziela, którą poświęcamy ludziom chorym. To właśnie Światowy Dzień Chorego, 11 dzień lutego, to wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. I właśnie w takim dniu modlimy się za chorych, a jeżeli modlimy się za chorych, to także modlimy się za służby zdrowia, za lekarzy, za pielęgniarki, za opiekunów, za medyków, za wszystkich, którzy właśnie zabiegają o to, i żeby ludzie chorzy byli ludźmi zdrowymi. Dlatego też módlmy się do Matki Bożej, Uzdrowicielki Chorych, żeby ona czuwała nad chorymi, ale jednocześnie, żeby z nimi współpracowała, a oni, żeby z nią współpracowali. Módlmy się też za służbę zdrowia, módlmy się za wszystkich, którzy stanowią tego rodzaju wspólnotę, żeby właśnie ich posługa była pełna skuteczności, pełna radości i pełna też oddania człowiekowi choremu, żebyście, drodzy medycy, kochali człowieka chorego, bo kochać człowieka chorego to owszem poprzez fachowość, poprzez posługę, ale także poprzez oddanie, to oddanie serca, to oddanie swojego czasu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ja wiem, że to wymaga pewnego rodzaju poświęcenia, ale przecież lekarz czy pielęgniarka to właśnie ta osoba, o której mówimy, że ona jest z powołania, tak jak ksiądz, tak jak nauczyciel, właśnie tak samo lekarz, tak samo pielęgniarka. 11 dzień lutego, szósta niedziela zwykła, oczywiście też to niedziela, która rozpoczyna tydzień trzeźwości. Modlimy się o trzeźwość, w narodzie polskim, modlimy się o trzeźwość w naszych rodzinach, modlimy się o trzeźwość w zakładach pracy, modlimy się o trzeźwość zwłaszcza dla młodzieży i dla dzieci, tak, bo jak wiemy, dzieci też potrafią w tej materii być, że tak powiem, niesfarne. Oczywiście myśląc o trzeźwości, myślimy tylko o alkoholu, ale myślimy o różnego rodzaju używkach, narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Papierosy, nikotyna też w jakiś sposób nasz umysł zaciemnia i ten umysł nie pracuje tak, jak powinien pracować. Dlatego właśnie ta trzeźwość rozumiana szeroko to trzeźwość, czyli modlitwa o powstrzymanie się od wszelkich środków odurzających, na czele oczywiście z alkoholem. Niech Matka Boża, niech Święty Maksymilian, patron trzeźwości, będzie, kochani, z nami wszystkimi, z naszą kochaną ojczyzną i z tymi wszystkimi, którzy mają tego rodzaju problem. Modlimy się za ludzi uzależnionych, modlimy się o to, żeby oni z tego uzależnienia wyszli, żeby wyszli na prostą drogę, żeby pokochali swoje rodziny, żeby pokochali swoje zdrowie, swoje życie, żeby pokochali swój zawód, żeby pokochali po prostu to wszystko, co utracili poprzez używanie czy nadużywanie alkoholu. Święty Maksymilianie Kolbo, módl się za nami. Proszę Państwa, jeszcze powrócę do Światowego Dnia Chorego, a mianowicie właśnie do tej dzisiejszej niedzieli, którą obecnie przeżywamy. 11 dzień lutego jest to pierwsze objawienie Matki Bożej oczywiście w Lourdes i w tym, jak już powiedziałem, wspominamy Matkę Bożą z Lourdes i do niej też modlimy się. Poza tym, proszę Państwa, koniec karnawału. Jak już mówiłem, w ubiegłą niedzielę, 13 dzień lutego, to właśnie ostatni dzień karnawału, to tak zwane ostatki, to tak zwany tłusty wtorek, święto Faworka, bo w czwartek mieliśmy święto Pączka, a tutaj będziemy mieli święto Faworka. A 14 dzień lutego to już właśnie początek Wielkiego Postu. Oczywiście też wspomnienie świętego Walentego, znamy to przysłowie, święty Walenty łamie pod lodem pręty, więc tu już tak troszeczkę zaczyna, że tak powiem, pachnieć wiosną, ale dopiero tylko pachnieć. Zapach jeszcze niewiele świadczy, w każdym razie już taki święty nas informuje, że bliżej do wiosny niż dalej. Dlatego też właśnie na dzień 14 lutego składam też najlepsze życzenia wszystkim zakochanym. Pamiętajmy, żebyśmy się ten dzień przeżyli w atmosferze powagi, bo środa popielcowa, także jeżeli ktoś tak bardzo mocno trzyma się tradycji i chce, żeby przeżyć walentynki, niechaj to zrobi w tłusty wtorek, czy kilka dni wcześniej i wtedy będzie na pewno wszystko w porządku, jak to się mówi, będzie i
wilk, będzie owce całe i będzie też Wilk City, prawda? Tu trochę zaczynam, że tak powiem, kręcić, ale myślę, że Państwo dokładnie wiedzą, o co chodzi w tym przysłowiu. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejszą niedzielę, powiedziałem, jest to ostatnia niedziela w roku zwykłym i gdy będziemy, myślę, że gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty, upatrzył na kolana, prosił go: jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. A jest zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz po wyjściu on zaczął wiele opowiadać, rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Właśnie Ewangelia jeszcze z okresu zwykłego ukazuje nam Jezusa, który uzdrawia, tym razem trędowatego, i jednocześnie informuje nas, że do niego schodzili się wszyscy zewsząd, bo był dla nich bardzo ważny, bo był ich przyjacielem, był uzdrowicielem, był lekarzem duszy, ciała, ale nade wszystko widzieli w nim Zbawiciela. Kochani, my też zewsząd przychodzimy do Jezusa, prawda? Każda niedziela, każda msza święta niedzielna, to właśnie te liczne spotkania z Nim, to te spotkania, które powodują, że jesteśmy z Nim, a On jest z nami, że właśnie takie spotkania przynoszą nam jak najwięcej radości, jak najwięcej pożytku wewnętrznego, tak przynajmniej się zdaje. Tego sobie, kochani, życzmy w tym właśnie czasie, kiedy kończy się karnawał, kiedy wkrótce rozpoczniemy nowy okres liturgiczny, okres Wielkiego Postu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się czas. Zostańcie z Bogiem.